warsztaty manualne, gdzie dzieci w pierwszej części, w mieszanych grupach polsko-niemieckich, wykonują myszki robione ze słomy, z siana, a w drugiej części dzieci robią obrazki z produktów naturalnych, z makaronów, zbóż i kasz. Jesteśmy z dwiema pierwszymi klasami, które właśnie dzięki takim spotkaniom mogą poznać sąsiada, zintegrować się, po prostu poprzebywać razem i wspaniale spędzić czas. Jest tutaj również mini zoo, gdzie dzieci mogą zobaczyć takie zwierzęta, które trudno by było gdzie indziej zobaczyć. Spotkania są dla dzieci perfekcyjnie zorganizowane, tłumacze są do naszej dyspozycji. Dzieciaki otrzymują również posiłki w trakcie tych spotkań. Wszystko jest wspaniale przemyślane, cały program jest ułożony. Dzieciaki są bardzo zadowolone i głosy kolegów i koleżanek, którzy brali już udział w spotkaniach, są bardzo pozytywne.